Dzień dobry Państwu. Dzisiaj opowiem Wam o takiej jednej teorii, którą wymyśliłem sobie jakiś czas temu z moim bratem razem. A raczej, o ile mnie pamięć nie myli, to było tak, że... I on coś zauważył, i ja to zauważyłem, i w pewnym momencie się zgadaliśmy, że... O kurczę, to się sprawdza. To jest coś, co ja bym chciał nazwać na potrzeby tego nagrania taką teorią naczyń połączonych. No, owa teoria naczyń połączonych polega na tym. Każdy z nas ma w swoim życiu takie, powiedzmy, trzy obszary główne. Pierwszym z nich będzie rodzina. Drugim z nich będzie hobby. Trzecim z nich będzie praca. No, osoby wierzące mogłyby sobie jeszcze dodać do tego czwarty obszar, wiara. Albo osoby, które jakoś tam swoją duchowość pielęgnują, dodać duchowość. No wiecie, o co chodzi, prawda? I my z bratem zaobserwowaliśmy coś takiego, że nigdy nie jest tak, że w tych trzech obszarach jest super. Jeżeli byśmy mieli taką skalę od 0 do 100, to nie jest tak, że w każdym z tych trzech rejonów życia może być równocześnie 100%. Zazwyczaj to jest tak, że jeżeli w jednym z tych rejonów jest 100%, no to w innych jest trochę mniej. Czyli jeżeli miałbym wam dać radę, jak to jest i ilu procent się spodziewać we wszystkich tych trzech rejonach życia naraz, no to taką niezłą średnią jest 66. Tu jest 100, tu jest 25, tu jest 75. To nie jest super, super. Ale to już jest wystarczające, żeby życie było ciekawe i żeby było satysfakcjonujące. Nigdy też nie było tak, że było 0, 0, 0, tak? Czyli wyglądało to trochę jak naczynia połączone, o w ten sposób, tak? Tu mamy rodzinę, pracę, hobby. Tu jest na 100, tu jest na 25, tu jest na jakieś 75. Świadomość tego, że nigdy w tych trzech rejonach życia nie będzie beznadziejnie, to jest też, powinna nam pozwolić na to, żeby sobie z różnymi problemami przejściowymi w życiu łatwiej radzić, tak? Może się tak zdarzyć, że w pracy będzie gorzej. No i wtedy należy się trzymać tych dwóch pozostałych rejonów i stamtąd czerpać energię na to, żeby sobie przeczekać albo przezwyciężyć ten gorszy okres w pracy. Jeżeli nam się jakieś tam rzeczy w życiu działy, no to mniej więcej kierowaliśmy się tą prawidłowością, tak? Czyli jeżeli w jednym z tych trzech rejonów życia był dramat, taki totalny, no to trzymaliśmy się tych dwóch pozostałych rejonów i jak gdyby czerpaliśmy energię z tego, że tam jest lepiej, po to, żeby przezwyciężyć ten kryzys w tym trzecim rejonie, w którym było słabo. Ja myślę, że w jakiś taki nieświadomy sposób w sumie odkryliśmy taką bardzo ważną w życiu prawidłowość. Jeżeli ktoś jest pracoholikiem, albo jeżeli ktoś nawet nie jest pracoholikiem, ale się poświęci stuprocentowo pracy, no to nie będzie miał tych trzech naczyń, tak? Będzie miał tylko jedno naczynie w postaci pracy, bo zazwyczaj poświęcając się tylko i wyłącznie pracy, nie będzie miał ani czasu na hobby, ani nie będzie miał czasu na to, żeby w ogóle mieć rodzinę, tak? Albo żeby pielęgnować związek, w którym jest. Więc krótko mówiąc, osoby, które przegną w którąkolwiek ze stron z tych trzech rejonów, o których powiedziałem, postawią wszystko na jedną kartę, tak? A w życiu zawsze jest sinusoida, w związku z tym prędzej czy później w tym rejonie, na który oni postawią, zdarzy się kryzys. Jak się ten kryzys zdarzy i akurat to naczynie, które jest dla nich całym życiem, będzie na zero, no to nie będą mieli się naprawdę czego chwycić. My z bratem, mając te trzy rejony, no zawsze mieliśmy świadomość, dobra, beznadziejnie jest w hobby, beznadziejnie jest w zespole, okej, ale jest fajnie w rodzinie, jest
nieźle w pracy. Tego się możemy trzymać. Tu możemy stamtąd czerpać energię po to, żeby przezwyciężyć ten kryzys w hobby. Ważne jest też, żeby pamiętać, że to nie jest tak, że dążymy do tego, żeby... O, żeby wszystkie trzy części naszego życia były na 66. Nie. Możemy do tego dążyć, ale to się nigdy nie uda, bo tak naprawdę życie się ciągle zmienia. Czyli to jest ciągła sinusoida, a w tych trzech rejonach jest to ciągła sinusoida, więc należy mieć świadomość tego, że taki układ 66, 66, 66 będzie też tymczasowy. Tak wygląda nasza teoria naczyń połączonych. Pamiętajcie, że jeżeli w jednym z tych naczyń jest beznadziejnie, to kolejne dwa mogą wam dostarczyć energii do tego, żeby tę beznadzieję przeczekać, przeżyć, przezwyciężyć. I życzę wam wszystkiego dobrego we wszystkich tych rejonach. Na razie.